Antoni Plichta jak zawsze w formie, a o tę regularnie dba pod okiem trenera Krzysztofa Wesołka. W lutym wywalczył rewelacyjne czwarte miejsce w biegu na 60 metrów podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. To między innymi dzięki temu wynikowi Antoni otrzymał powołanie na obóz kadry narodowej juniorów. Zgrupowanie zorganizowano w dniach od 9 do 16 kwietnia w Olsztynie. Obóz fajnie, przede wszystkim fajne treningi. Dobrze przepracowane. No, dziennie to w sumie wychodziło gdzieś 4-4,5 godziny, więc super. Wstawaliśmy sobie spokojnie o 8.30, o 9.00 śniadanie. No i o 11.30 mieliśmy trening i o 16.00 mieliśmy drugi trening. W grupie sprinterskiej, do której został powołany Antoni, łącznie było 6 młodych biegaczy. Treningi z kadrą z pewnością były bardzo przydatne, tym bardziej, że na horyzoncie widać już kolejne wyzwania. Najważniejszą imprezą to będą LZS-y, czyli pierwsze Mistrzostwa Polski, które wystartuje w tym roku w sumie na otwartym stadionie. A później ważniejszą imprezą to będą OM-y, czyli też Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Kiedy na nie wyruszasz? Najprawdopodobniej w sierpniu. W sierpniu, czyli masz jeszcze sporo czasu na treningi. No, jeszcze jest dużo. Warto go jednak odpowiednio spożytkować. A szczegółowe informacje na temat podopiecznych trenera Krzysztofa Wesołka można znaleźć m.in. na facebookowym profilu LKS Lubusz Słubice, filia Krosno-Odrzańskie.